Rajdowe emocje czekają na wszystkich, którzy przyjadą jutro do Pleszewa. Odbędzie się tam pierwszy rajd o Puchar tego miasta. Imprezę poprowadzi znany pilot Maciej Wisławski. Konkursowa jazda samochodowa skierowana jest do wszystkich, którzy mają prawo jazdy i własny samochód. Honorowa ceremonia startu oraz początek rajdu rozpocznie się o godzinie 10 na Pleszewskim Rynku. Zawodnicy rywalizować będą na zamkniętych placach w okolicy Pleszewa. Przewidziano 5 odcinków specjalnych. Pierwszym odcinkiem będzie odcinek koło zajazdu Hubert. Następny będzie przy szkole numer 1. Trzecim odcinkiem będzie fajna szutrowa próba na poligonie policji na Karczemce. Czwarty OS będzie na starej jednostce wojskowej u nas w Pleszewie. I kończymy odcinek od próbą w Gołchowie. Pierwszy rajd o Puchar Pleszewa to impreza przeznaczona dla kierowców amatorów. Punkty, które można tam zdobyć, otwierają drogę do rajdowych mistrzostw Polski. Całą imprezę poprowadzi znany pilot rajdowy Maciej Wisławski. Ceremonia zamknięcia mety będzie zlokalizowana właśnie tutaj na rynku w Pleszewie. Nagrody będzie wręczał też Maciej Wisławski. Mamy przewidziane 36 nagród, także będzie na pewno fajnie. Więcej informacji na temat rajdu oraz poszczególnych odcinków specjalnych znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.wrc-pleszew.eu. Patronat medialny nad imprezą objęła telewizja ProArt.